radio krakow Pięć minut po piętnastej słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada, Razem z nami w studiu Sara Kurlit. Dzień, Dzień dobry. dobry. Nasz ekspert, instruktor, e, osoba, która dużo wie i ładnie o tym mówi, więc to cenne w radiu bardzo. Dziękuję za komplement. Taka <laughs> prawda. Dzień dobry, mówią państwo. Marek Hanwerker. I Marcin Koczyba. Za nami wyjazd do Szczawnicy. Szczawnico, dziękujemy za piękny pobyt i za to, jak nas tam przyjęliście. I obiecujemy, że postaramy się tam przyjechać znowu. My to tak nazwaliśmy sobie roboczo sentymentalna podróż do wód i tak się to przyjęło i zostało także chyba chyba pod tym samym hasłem będziemy znowu tam przyjeżdżać plany są na wiosnę o wiośnie w tych planach na razie wspominamy chcemy to zrobić na dużo większą skalę w dużo większym formacie i wydaniu zobaczymy czy nam się to uda w każdym razie biorąc pod uwagę jak było w ten weekend w Szczawnicy myślę że że warto i że to jest to miejsce gdzie jesteśmy mile widziani i chcemy tam być dziękuję wszystkim tym którzy te auta wystawili którzy Specjalnie do Szczawnicy przyjechali, żeby Państwo mogli obejrzeć. Piotr Lenartowicz przywiózł swojego Dodge'a Bradersa, który woził wczoraj jeszcze mieszkańców. Ale wszystkim dziękujemy, bo, bo każde auto było wyjątkowe i nie było żadnego auta, które by takim byłoby zwykłym jeździdłem. Każde miało swoją historię i każde zapisało się w historii motoryzacji. Prawda jak najbardziej hmm. także tu oczywiście dużą, dużą dużo uwagi przykuwał również Rolls-Royce którym przyjechał Marcin Kus. i ten Rolls przepiękny miałem okazję się nim przejechać jak się okazuje auto należało do pałacu Buckingham to jest pancerny samochód który był takim zastępczym samochodem dla królowej. Nie wiem, czy ona nim kiedyś jeździła wiadomo, bo to, bo że było jako jako części zamiennej. wymontowano tak, z niego tak. układ, układ kierowniczy, kierowniczy gdyby był tylko na części zamienne, to nie byłby pancerny <grym> natomiast to był rzeczywiście samochód, który był, był alternatywą w razie w każdym razie jest to auto w Polsce od kilku lat Marcin 7 lat go remontował, ale doprowadził do stanu idealnego i co ciekawe auto, jeśli dobrze pamiętam z 1936 albo pierwszego roku w każdym razie no ma już swoje lata. Jak się wsiada skóra pachnie jak nowa i to jest to jest to jak się robi samochody dla królowej brytyjskiej? Ja bym chciał, żeby każdy producent tak samo traktował wszystkich klientów, żeby tak, z taką jakością i doskonałością te auta produkować, a nie to, co dzisiaj, że mamy na 100 tysięcy kilometrów auto obliczone i dobra wymieniamy. tak a to niestety, szkoda. Ale wróćmy do sportu. Może możemy Ja tego, jeszcze tak. w ogóle, nawet do nie otarliśmy. Przyjdźmy do sportu. Grał Meksyku, Formuła 1. E, wydawało się, że. W... Ferrari, które zajęły dwa pierwsze miejsca na, na starcie, przekonają się o tym, że wygrają znowu ten, ten wyścig. Ta strategia Ferrari jednak nie przyniosła rezultatu. Tutaj Toto Wolf, szef Mercedesa, przechytrzył wszystkich, tak, tak rozplanował pit stopy, że niestety Ferrari, pomimo tego, że chyba miało najszybsze samochody, nie, nie, nie wygrało tego wyścigu. Wygrał e, Lewis Hamilton, drugi był Sebastian Vettel, trzeci Walteri Bottas, a więc znów dwa Mercedesy na podium. E, no, to, to zaczyna być to troszkę takie dziwne, bo Merce wydawałoby się, że Ferrari ma najszybszy samochód, najlepiej przygotowany, a potem jednak taktyka. Pit stopy, wymiana opon, no dziwne rzeczy się działy. Ale ch ch chciałbym też powiedzieć dwa słowa o K Robercie Kudelcy. To jest brazylijski serial ciąg dalszy, tak? Konrad no tak, ale... Manuela kocha, ale pokazał wreszcie, to był bardzo udany występ. Yy... Roberta A miejsce? Do tego dojdę. No Wydawałoby się, że, że był w straconej pozycji, bo on z przyjeżdża ostatni, ale ja w momencie, w pewnym momencie był nawet 14, 13, wyprzedzał inne Bolidy. i Kiedy wydawało się, że, że nawet w pewnym momencie ściągnięto go na pit stop po to, żeby jego partner zespołu mógł go wyprzedzić. Wrócił na tor i pokazał przepiękny moment wyprzedzania. Jak państwo mają dziś możliwość to oglądnięcia, to zobaczcie, co potrafi Kubica na torze. Kiedy już go wyprzedził po raz drugi, no to zastanawiano się, jak to zrobić, żeby Kubica no, znów nie, nie, nie przyjął przed, przed swoim partnerem. No i ściągnięto go, podobno uchodziło mu powietrze z koła. No, wszyscy patrzyli, koło było pełne i, i to znów jakiś manewr. No więc, takie kontro, kontrowersyjne decyzje, jakie powoduje, powoduje to, że, że taki niesmak odejmuję. pozostaje, tak jest. Znaczy, powiem tak, to już omówiliśmy w ten sposób dwa samochody zastępcze w tym programie, <grym> bo jeden to był samochód Królowej Elżbiety, a drugi to jest to coś, czym jeździ Robert Kubica. Święty twierdzić, że pewnie gdyby dosiadł któregoś z gokartów, którym jeździł w dzieciństwie, to mógłby wykręcić lepszy wynik. No nic, no zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Różne chodzą w tej chwili po padoku Formuły 1 opowieści. No, życie pokaże, co Orlen z Kubicą w przyszłym roku Trzymamy będzie. kciuki z Roberta, bo to wielki kierowca, fantastyczny człowiek i współczujemy, że tak trafił, no ale trudno. No ten sezon na szczęście już dobiega końca, i miejmy nadzieję, że następny Robert odnotuje w zespole odpowiedzialnym. E, teraz mój, jeden z moich ulubionych rajdów, rajd Katalonii, mistrzostwa świata rajdów, e, mamy mistrza świata. Umarł król, niech żyje król. Oto Tanak, e, Łotyż, który został mistrzem świata. Wszyscy tak na, od, na dobrą sprawę od początku roku zastanawiali się, czy, czy w tym roku wreszcie się, sięgnie po koronę. Sięgną po tą koronę, pięknie jeździ z rajdu na rajd. E, tak się złożyło, że od 90, 1994 roku Toyota nie zdobyła nigdy mistrzostwa świata, chociaż Brakło im w 1998 roku 300 metrów, proszę Państwa, nie wierzycie? Science z moją brakowało, im, widzieli już metę o rajdu, już byli mistrzami świata 300 metrów przed przed. przed już metą. Witał się z Gąską, tak? Jak tak, już się witał z Gąską. Natomiast no, jest to olbrzymi sukces zespołu Toyoty. Dwa lata temu, jak Toyota wracała do rajdu, wszyscy mówili, że nie, nie, to nie ma szansy, żeby ten zespół cokolwiek mógł wskórać. Okazało się, że tak że ściągnięto do zespołu tego młodego, naprawdę fantastycznego kierowcę. No i w święcił triumfy w Katalonii, mamy mistrza świata. Ja sądzę, że to mu się należało, bo wygrał 7, 7 rajdów w mistrzostwach świata. W związku z tym te punkty mu się cały czas zbierały. No, no radość niesamowita, jedno co mi się bardzo podobało, powiem ci, jak przejeżdżał Tanak już na metę przez strefę serwisową, przejeżdżał koło M-Sportu, zespołu, którym kiedyś jeździł, wszyscy, wszyscy mechanicy wyszli, łącznie z szefem z Wilsonem, zatrzymał się, bili mu brawo, witał się naprawdę, nie widać było tego, że, że jakaś ktoś komuś zazdrości, przejechał, wygrał, nie. Fantastycznie to się pokazało, że tak jest, się ta walka jest Tak się zachowują Tak się tak, zachowują Taki ma być sport i tak, tak, takich chcielibyśmy widzieć herosów, których podziwiamy. E, jeszcze jedna taka ciekawostka. Bo ja Wszystko, bo zaraz tak, mamy wiadomość. Tak, Will e, został karany... Grzybną, bo tuż przed metą wywinął takie bączki, których nie wolno podobno zgodnie z regulaminem kręcić i za to został ukarany. Chociaż to, choć chodziło o to, żeby to kibicom trochę frajdy. Widowiskowe to tak? jest. Tak. Ale wrócę jeszcze do kiedyś tam taki byłem na, na rajdzie, gdzie jest to startował dwóch braci panicji, oni wygrywali rajd 40 sekundami, więc nie, nic im nie groziło i na niedaleko mety jest taki wiadukt. Wykręcili tam dwa bączki dla kibiców do szaleń, to, to, to kibice lubią. W związku z tym, no, no ta, taka jest rzecz, że, że czasami są po to, żeby się ścigać, czasami coś dla kibiców też się należy. A wszyscy chcemy, żeby kibice przychodzili, więc rozumiemy, że niektóre zachowania mogą być nieco odbiegać od regulaminu, aczkolwiek no, no cóż, nie nam to Okaże nie bo to nie wchodzi w Sara, my za chwilę tak. trochę więcej porozmawiamy o bezpieczeństwie. E, dzisiaj, dzisiaj mamy temat, e, który pesymistyczny. Kt, pesymistyczny, który wynika z ostatnich wydarzeń na drogach. Źle się dzieje, proszę Państwa, my mieliśmy kilka dni temu. W o Polsce wypadek, cztery osoby śmiertelne. I tych wypadków jest naprawdę stanowczo za dużo. Jesień wydawałoby się to czas, kiedy jest nieco spokojniej na drogach, a tymczasem jest jeszcze gorzej. I nie dlatego, że, że pada śnieg, deszcz, czy jakieś inne paskudztwo atmosferyczne, tylko chyba zwyczajnie, ale to dobrze. Wnioski pozostawimy Sarze. O tym za moment, a teraz już za chwilę wiadomości dla kierowców. Studiu Sara Kurlit pora porozmawiać o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Sara sporo tych wypadków ostatnio i, i naprawdę to budzi grozę. Tak, takie dwa najbardziej nagłośnione w mediach, i myślę, że jako, że dzisiaj poniedziałek i o tym bezpieczeństwie dzieci tutaj mówimy, no nie możemy przejść obojętnie obok tych wypadków, bo jeden uczy nas na błędach, a w drugim mama wystosowała jakby specjalny apel po tej tragedii, więc ja podziwiam, że ona się zebrała i zechciała nas czegoś nauczyć. A więc, więc myślę, że nie możemy przejść obojętnie obok, obok dwóch wypadków, dwa wypadki z udziałem dzieci. Pierwszy, ja myślę, że. Że każdy z nas mniej więcej kojarzyć będzie, jak będę opowiadać, o które wypadki chodzi, bo naprawdę na internecie one są dosłownie wszędzie teraz. Pierwszy wypadek w Szprotowie, w Szprotawie, o, się zdarzył w województwie lubuskim. Tam widać małe dziecko, które spaceluje sobie przed marketem po parkingu. Ta dziewczynka 11 miesięcy miała. W pewnym momencie wyjeżdża samochód z miejsca. To jest tak, taka większa osobówka, tam nazywają go busem. I Dosłownie przejeżdża po tej dziewczynce, dosłownie. Wygląda to dramatycznie i, i nie polecam ludziom o Słabym słabych nerwach, nerwach bo no, wygląda strasznie, ale ja uspokoję, że jakimś cudem, bo to jest chyba cud, ta dziewczynka jedynie odniosła jakieś no, drobne urazy, jakieś tam otarcia, nic konkretnego się jej nie stało, nic poważnego. A więc, no naprawdę, no film wygląda bardzo elastycznie, a na szczęście, no tak jak mówię, to chyba jakiś jest cud. A wiadomo jak do tego doszło? Rodzice? A ci opiekunowie byli ludzie. Do... No właśnie, już do tego zmierzamy. Ja tutaj się usadowię. Także ja nie zamierzam tutaj osądzać kierowcy. Czy on mógł widzieć w lusterkach tą dziewczynkę, czy nie mógł, bo czy ona była w jego martwym polu, czy nie? My tego nie wiemy. Od tego są specjaliści i ja na pewno tutaj nie zajmę się taką działką, bo no, nie podejmę się tego zadania, ale właśnie, gdzie byli opiekunowie, to ja odpowiem, pakowali zakupy. Pakowali zakupy. Takie było wytłumaczenie. Ja nie mówię o tym, że od tego momentu, gdy ta dziewczynka została rozjechana, do momentu, gdzie podbiegają rodzice z wielkimi pretensjami, bo to widać na kamerze, mija dobre kilka sekund. Czyli to nie było, że ta dziewczynka wyrwała się im z rąk. Ona po prostu spacerowała po parkingu. Ludzie, to jest 11-miesięczna dziewczynka. Przecież ona niewielu z, nam, z nas nad kolana sięga. Przecież to dziecko ledwo chodzi, a jakby ona się wywróciła? doszłoby do naprawdę, no, potwornej tragedii. Sara, ale powinna być jakaś kolejność działań, czyli najpierw powinniśmy, dziecko, tak, właśnie, zapakować do samochodu, a potem Właśnie zakupy. do tego zmierzam, że... Ale oni pakowali te zakupy pewnie w sklepie, a nie przy aucie, tak? Nie, 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 przy aucie, tak, to wszystko hmm. się przy aucie, tak. Wiesz? To wszystko się przy aucie działo i no, kto z nas był świadkiem takich sytuacji? Bo ja jestem chyba codziennie, bo tak, chyba ja jestem zakupoholikiem, widziałem. ale często pod, pod sklepami bywam i to jest tak. Że jedną ręką pakuje rodzic zakupy, drugą trzyma dziecko. Gorzej, jak więcej tych dzieci mamy, bo rąk nam brakuje. I, I ja też się zastanawiam, czy nie łatwiej na początku wsadzić dziecko do samochodu, zapiąć, przygotować do jazdy, I mieć przejść spoko, do krótko, tak. Dokładnie. Pakować. Szybciej mhm. to jest raz. Dwa, bez nerwów. No powiedzmy sobie że dzieci są jakie są. I trzy. Dziecko bezpiecznie sobie siedzi, my w tym czasie pakujemy zakupy, raz, dwa i wracamy do domu. I ja wiem, że teraz wielu z Państwa puka się w czoło i co ja w ogóle opowiadam, że pod marketem niebezpieczne miejsce, przecież tam jakie prędkości? Trzy na godzinę? No tak, ale znowu, my patrzymy przez pryzmat nas, do dorosłych ludzi, wysokich, ale to są dzieci. Jeżeli takie dziecko za pojazdem się znajdzie, ono jest nie do zauważenia dla kierowcy. Tego dziecka po prostu tam nie widać. Więc dla nas się wydaje, że no, nic się nie może stać, ale właśnie ten wypadek pokazuje, że stać się może bardzo wiele, i tak jak mówię, to był cud, że ta dziewczynka żyje i my musimy uczyć się na tym cudzie, że tak powiem. No bo proszę sobie zobaczyć po prostu ten filmik i on da wiele do, do wyobraźni. No i kolejna rzecz, my tu dużo mówimy o tej edukacji, edukacji dzieci. I ja tutaj powtarzam, edukujmy, edukujmy i edukujmy i jeszcze raz edukujmy. I ja nie mówię, że ta 11-miesięczna dziewczynka mogła być wyedukowana, bo nie, absolutnie nie, ale 3, 4, 5-latek, tak, jak najbardziej, opowiadajmy dzieciom, że jeżeli widzisz to białe światło, które się włącza i jakimś cudem znalazłeś się za pojazdem, bo zacznijmy od tego, że tego dziecka za pojazdem w ogóle nie powinno być, bo tak jak mówię, on jest tam niewidoczny dla kierowcy. Więc uczulajmy, że za pojazdem Raczej nie powinniśmy się znajdować jako dzieci, ale jeżeli już i widzimy to światełko, to szybko na bok, żeby chociaż w lustelkach mógł cię kierowca dostrzec. Więc tutaj opowiada, jakby opowiadajmy po prostu dzieciom, i, i ja myślę, że, że każde dziecko się tym interesuje, bo my to tak mówimy mądrze, że to wychowanie komunikacyjne, ale to jest po prostu otaczające nas świat, no bo dzieci w tym ruchu drogowym przebywają naprawdę dużo, czy to z nami rodzicami, czy to z przedszkolem, na wycieczkach, więc, więc tutaj edukujmy i znowu, zaczną się zaraz wyjazdy, tak? Ferie, no czeka autobusy. Nas, nie, czeka nas przede wszystkim yy, wszystkich świętych, Ten tak. wyjazdy na, na cmentarze. Zaparkujemy samochód, będziemy wyciągać znicze, I znowu a dziecko znów i dziecko hmm. trzeba. Pilnować. Będziemy jechać z wózkiem tak, tak. i wepchniemy wózek podcofający tak. samochód, bo takie przypadki też widziałem. Miałem tutaj kiedyś e, du, 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 dużego pick-upa, ogromnego w takim amerykańskim stylu, i wyjeżdżałem na parkingu radiowym, włączyłem wsteczny i w tym czasie zobaczyłem, jak pani wjeżdża z wózkiem za ten samochód. To cudem to zauważyłem kątem oka, dosłownie, między autami, bo ja bym tym pick-upem po nich przejechał i nawet pewnie bym tego nie poczuł. ja e, powiem szczerze, że nie, nie, sobie... nie wiem, jak gdzie jest wyobraźnia, gdzie jest rozum. Co tam wyobraźnia? Rozum. Taki rozum, no już. Naprawdę niewielki jest w stanie to ogarnąć, a tu chyba w ogóle niczego nie ja, ma. ja sobie pozwoliłam wpisać w Google, ile takich wypadków właśnie podczas cofania się zdarzyło z udziałem dzieci. Powiem szczerze, że byłam zaskoczona ilością, bo było ich naprawdę sporo, a nie słyszałam, może o jednym słyszałam, a więc, więc jest to temat, o którym się nie mówi, bo. U nas w Polsce lubimy, lubimy takie bardziej tragiczne wypadki, że tak brzydko powiem promować, czyli ktoś już zmarł, jakaś dramatyczna sytuacja, a tutaj no przejdźmy dalej, no przecież dziewczynce nic się nie stało, o co chodzi, a więc nie, tak jak powtarzam, musimy tutaj ten wypadek wziąć sobie do serca, bo może jakby to, że my go gdzieś tam nagłośnimy w mediach, rozpowszechnimy, ulatuje następnym razem dziecku życie, bo tak jak mówię, to rodzicom, jest cud, rodzice, ta tak, kto, Może rodziców Ty, trzeba edukować, są, nie? Którzy są sprawcami Oj, ja to edukacji. jestem pierwsza do edukacji, ale to osobny temat, jeżeli chodzi o edukację rodziców. W każdym razie chciałbym, żeby państwo sobie zdali sprawę z tego, że to jest największy skarb, ta mała istota, która jest z wami, która jest pod waszą opieką jest całkowicie od was zależna i jeśli ona zginie, to wy też już nie macie życia, bo to będąc świadomym, że się do czegoś takiego dopuściło, to, to, to jest życie już złamane, to nie da się tak po prostu przejść do porządku nad tym i powiedzieć dobra nie no trudno nie da się więc uniknijcie tego zróbcie wszystko żeby tak się nie stało i też apel do innych kierowców i, i osób które widzą takie sytuacje na parkingu żeby tym rodzicom zwracać uwagę trudno najwyżej jeśli dojdzie do jakiejś kłótni bo to czasem tak jest, że a co pan się wtrąca ale ale no, no nie ma wyboru no, musimy wspólnie jakoś spróbować coś z tym zrobić. Ja jeszcze tak szybciutko, bo nam się czas kończy. Jak zawsze, za bardzo się rozgadałam, za mało czasu mamy, ale jeszcze dołożymy, na szybko szybko dołożymy. wypadek w Warszawie na Sokratesa, też chyba każdy z nas mniej więcej kojarzy, czyli ten wypadek, gdzie. Ja kojarzę też tę ulicę, także wiem, tak. wiem, co to jest. Za I ulicę. znowu, ja absolutnie tu nie będę mówić, że to przejście jest tragiczne i, i że wiele było postulatów, żeby je zmieniać, ale. Mm, Mama wystosowała, tak jak wspomniałam na początku, no, taką jakby prośbę, tak. podzieliła się swoimi przeżyciami z nasz, z nasz, z jakby na swoim profilu społecznościowym. O. Mhm. I, I mama, co ciekawe, nie mówi o tym, że właśnie piraci są na drogach, czy rozglądają się na przejściach, tylko mama mówi o tym, że życie Temu e, synu, synowi jej uratował nie tylko tentata, ale również pasy. Pasy bezpieczeństwa w wózku. W wózku dziecięcym. Bo kiedy tentata popchnął ten wózek, to, to, wózek poleciał, to dziecko powoli. dokładnie. Ten wózek poleciał, on się przywrócił, ale dziecko z niego nie wypadło. E, i, I to jest znowu kolejny cud, bo ona sama się przyznała, że nie zawsze te pasy zapinała. I to jest taka ciekawa. E, no ciekawa, jakby zbieg okoliczności, niech Państwo zobaczą. Czy to jest fotelik samochodowy, czy to jakiś fotelik rowerowy, czy w wózku pasy ratują życie. Ale znowu, co bardzo się cieszę, że ta mama podkreśliła, że zawsze zapinajcie pasy, i ona tutaj napisała porządnie. I ja podkreślam, porządnie, tylko porządnie i prawidłowo zapięte pasy ratują życie. To, że my je od niechcenia albo niepoprawnie zapniemy, to. Nie zapinajmy, bo to nie ma sensu. Więc ja tutaj bardzo mnie cieszy, że, że mama na to zwróciła uwagę i może, e, może ktoś. Zainteresuje się bardziej tym tematem, żeby właśnie edukować rodziców. Proszę Państwa, przed nami tydzień, gdzie będziemy myśleć o rzeczach ostatecznych, gdzie będziemy odwiedzać groby bliskich, gdzie będziemy spotykać się z rodzinami, wspominać tych, którzy odeszli. Niech ten czas będzie też takim czasem refleksji, również o tym, o czym Sara dzisiaj powiedziała, że bądźmy mądrzy przed szkodą, bądźmy mądrzy, przed nieszczęściem i Uczmy się na błędach innych po prostu. to, żeby nie było, że mądry Polak po, po szkodzie, niech będzie raz mądry. Przed szkodą. Sara, bardzo Ci dziękuję za to dzisiaj. Ja dziękuję spotkanie. i, i życzę Kury. bezpiecznych powrotów. Z... I wyjazdów, i powrotów, i, i bezpiecznego świętowania bez alkoholu, bo to też niestety jest taka domena wszystkich świąt w Polsce. Sara, bardzo Ci dziękuję. dziękuję Sarah, bardzo. Sara, nasz ekspert, instruktor nauki jazdy. Za tydzień się spotkamy w poniedziałek. Ciekaw jestem, jakie będziemy mieli, jaką wiedzę po, po, po tych wszystkich świętych, jak ten czas minął. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tak narzekać jak dzisiaj. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękujemy. Marykan Werker, Marcin Koczyba.